Dużo mówimy o tym, co to jest jakość. Ja nie wiem, czy w ogóle można po polsku mówić wysoka jakość. Albo jest jakość, albo jej nie ma, tak? I chciałbym poprosić naszych tutaj panelistów, żeby może ze swojej perspektywy, mamy sadownika, grupę producencką. Kamil, też pracujesz w wielkim koncernie chemicznym, ale jesteś też sadownikiem. Mirek, ty gdzie pracujesz? No, w dużej firmie handlowej. Mamy też gościa z zagranicy. Proszę państwa, żebyście może wy nam powiedzieli, jak według was, z waszej perspektywy wygląda ta jakość owoców. Jak ta definicja, powinniśmy ją tutaj przedstawiać. Może trzeba coś nowego w ogóle zacząć ludziom mówić. Proponuję, żebyśmy zaczęli od rajskiej firmy. Rajpol, Adam. Proszę. Wydaje mi się, że tak naprawdę chyba najważniejsze rzeczy tu praktycznie się pojawiły podczas wszystkich paneli dyskusyjnych. To, czego potrzebujemy, to jest promocja naszych owoców, odpowiednia marka do nich dodana i cała strategia długoletnia tak naprawdę. No, to jest największa istota tego. Nie możemy już liczyć, że po prostu owoce się same sprzedadzą i jakoś to będzie. To myślę, że to jest tak pokrótce, szybko powiedziane. Kamil? Jakość, gdybyśmy zapytali tutaj państwa każdego z osobna, co to jest jakość wysoka, tutaj Adam, wysoka jakość, jednak wysoka. Jakość, jakość. Nie, zamieniamy jakość na jakość, proszę państwa, także każdy z państwa odpowiedziałby co innego, że wysokiej jakości jabłko, czyli mówimy o jabłkach, to duże albo małe, czerwone, zielone, kwaskowe, słodko-kwaśne. Ktoś by powiedział, że jednak bardzo zwraca uwagę na to, ile tych substancji aktywnych, w jaki sposób jest produkowane, czy bardziej eko, czy mniej eko, może kraj pochodzenia, tak? Także to jest kwestia bardzo indywidualna i do czego się zmierzam? Do tego, żeby zawsze produkując, czy już mając ten plan, i tutaj też wrócę do słów Adama, mamy długookresowy plan produkcji i zmierzajmy do tego, żeby określać już na początku cel tej naszej, tak, podróży i cel tej naszej produkcji i docelowego klienta. Ten docelowy klient ma dosyć jasno, dosyć jasne preferencje. I tylko musimy chcieć je poznać, ewentualnie chcieć wyprodukować właśnie taki towar, jaki chce konsument. Tutaj nie zrobiłem jeszcze ważnej rzeczy, bo większość z państwa miało wykłady, natomiast tutaj mamy świeżą krew w polskim sadownictwie. Paweł Sroczyński, Grupa Sadko. Dzień dobry państwu. Moje ukochane Kujawy. Także Paweł, może z twojej strony, z perspektywy nie tylko osoby, która działa na tym rynku, ale też no, jest jedną z najmłodszych osób na sali. Przepraszam wszystkich tutaj, szczególnie panie. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Bo wiele osób mówi, że najbardziej popularne jabłko to jest to na smartfonach, tak? Dla młodego pokolenia. I to jest smutne. No myślę, że jednak cały czas jeszcze ludzie kupują takie jabłka w sklepie i spożywają. Nie tylko w Apple Store. Dobrze, to nadzieja umiera ostatnio. Myślę, że jeśli chodzi o jakość, to wszyscy powinniśmy mieć tą samą definicję słowa jabłek wysokiej jakości. Mamy normy, które odwołują się do tego, co to są jabłka wysokiej jakości. Mamy tam przedziały klasowe i dla wszystkich to powinno być jasne i oczywiste. Oczywiście są klienci, którzy mają dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o kolor, wybarwienie, ilość właśnie substancji, pozostałości. Przytaczaliście tutaj wcześniej sieci niemieckie, czy polskie sieci zaczynają się tym interesować, ale tak naprawdę to główna baza to jest to, czego wymaga prawo i zróbmy chociaż to naprawdę będzie dobrze. Statystyki sortowania w naszej firmie to około 25% jabłek przemysłowych. To komu to się opłaca?
produkować takie jabłka, ani sadownikowi, ani firmie handlującej, ani sieciom, tak? Bo niestety, ale no, później są straty. Wszyscy widzą, jakie owoce mamy na półkach sklepowych, jak to wygląda. Mimo tego, że naprawdę dostarczamy dobrej jakości jabłka do sieci, no to ten łańcuch dostaw powoduje to, że no, jest średnio. No ja tu się zgodzę z przedmówcą, przy czym rozdzieliłbym jakość bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zostawmy sobie, bo tak mówimy rynki zachodnie, Polska czy inne, a jakość są normy i moim zdaniem, no siedziałem już 25 lat w sumie, gdzie tworzyłem specyfikacje i tak dalej, są normy. Jeśli mówimy o Polskę, to mówimy o pierwszej klasie jakości. 15 lat temu, 10 lat temu w Tesco sprzedawaliśmy 50% drugiej klasy i 50% pierwszej klasy. Klienci coraz większe mają wymagania, więc teraz się zmieniło, rzeczywiście jest coraz więcej. Ale jeśli mówimy o zachodnią Europę i dalekie rynki, to powinniśmy mówić tam o klasie ekstra, czyli maksymalnie 5% jakichś uszkodzeń i oczywiście ustalonych parametrach jędrności, czy kolor, to już sobie klient dopowiada. Natomiast Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy, Białoruś, to jest w zasadzie wszystko taka pierwsza klasa, którą my na razie mamy i klienci akceptują. Także to tak wygląda z mojej strony. Now the floor is yours. Okay, thank you. When somebody talks about quality, I ask the one who asked me two questions. The first one is, put 5 of your apples in front of you, your own grown apples. Okay. Jeżeli ktoś mi zadał pytanie właśnie o jakość, to przede wszystkim no, proszę o położenie 5 jabłek, które sam wyprodukował przede mną. Which one do you choose? I które byś wybrał z tych 5, które pokazałeś? That's quality. I to jest właśnie jakość. And you're the grower, you're the expert, you know which apple to pick. Your consumer, which buys an apple in the supermarket, isn't an expert. He chooses the most beautiful apple. And ty jesteś producentem, dobrze znasz te jabłka, ten sad i wiesz, kiedy je najlepiej zebrać, a klient przychodząc do supermarketu, wybiera to najlepsze. Tak? And that is the first part of your answer. To pierwsza część odpowiedzi na pytanie. The apple has to taste good. When it tastes good, the consumer wants to buy it again. Jabłko powinno też dobrze smakować. Jeżeli klient jest zadowolony ze smaku, to chce je kupić po raz kolejny. But that's the quality in supermarket. To jest jakość w markecie. The other part of quality is from who's your customer. There is a different level of quality needed before when you're shipping to India or when you're shipping to your neighbor. Też, proszę Państwa, no, zależy od tego, do kogo te jabłka są przeznaczone. Inna jest ta jakość wyjściowa, kiedy wysyłamy jabłka do Indii chociażby, a inna będzie ta jakość wyjściowa, jeżeli wysyłamy te jabłka do sąsiada. Tak? Because for your neighbor wants to eat the apple directly and has to be taste good and looks good. And for the consumer in India, it will ripen for 6 weeks in the container. Czyli jeżeli mamy tego naszego sąsiada przysłowiowego, to on chce jabłka zjeść od razu. W związku z tym chce, żeby one nie tylko dobrze wyglądały, ale też dobrze smakowały. Natomiast jeżeli wysyłamy do Indii, no to one tam płyną 6 tygodni, więc ten proces dojrzewania powinien być uwzględniony, bo to jabłko ma dojrzeć w momencie, kiedy i być optymalnym, to trochę dodaję, optymalnym smaku, chrupkości i tak dalej, będzie kiedy przyjedzie czy przypłynie tego portu. If you ship the same apple that you give to your neighbor to India, that's awful, and so over there. Jeżeli te jabłka, które powinny być twojego sąsiada, wyślesz do Indii, no to będą straszne, to się nie nadaje na ten rynek. So quality depends on tastefully, nicely, and who's your customer. The last one is really important. Czyli te wszystkie czynniki są, proszę Państwa, ważne. To nie jest tak, że to zależy od tego, gdzie wysyłamy te jabłka, to definicja jakości może być trochę inna. Czy to będzie sąsiad, czy na jakiego. Dziękuję. Dziękuję.